Jeżeli chodzi o aureolę i jeżeli chodzi o Tomasza Adamka, to ja nie będę tutaj jakiś oryginalny, bo każdy wie, na co stać aureolę, każdy wie, na co stać Adamka. Stawiam szansę 50 na 50 i też nie będę pewnie jakoś niezabłysnę, ponieważ powiem, jeżeli punkty, mam nadzieję, że Tomek, jeżeli czasowa, tylko widzę czasowe, no, że wygra aureola. No i mi się wydaje, że taka kluczowa akcja aureoli może być lewy podbródek, prawy prosty, dlatego że Tomek nie zasłania się tak dobrze przed podbródkami, jak przed prostymi ciosami i przed ciepłowymi, bo Tomek naprawdę fajnie się umie zasłonić. I tylko się o ten cios boję, wiesz, Tomek jednak tej masy złapał. Ta lewa ręka nie jest u Tomka przyklejona do twarzy, tak żeby się cały czas zasłaniał. Tomek bazuje na szybkości, na dynamice, na oczku, na dystansie. No i oby to utrzymał przez 12 rund. Z takim zawodnikiem jak Rola będzie mu bardzo ciężko. Wiadomo, sercem będziemy za nim. To jest wojownik. Oby nie obudził się w nim ten wojownik z takim fighterem jak Aureola, bo to jednak tam już będzie jeden cios i może być koniec. Tomek tak samo boksował z zawodnikami takimi w junior ciężkiej, którzy tak samo kopali jak konie i lepszym kopaczem się okazał Tomek. Także wiesz, no to jest boks, sport niewymierny. Tutaj wszystko może się zdarzyć. HBO wie, co robi, że chce zobaczyć Tomka i Aureolę w głównej walce wieczoru i dlatego oni sobie ich wybrali, dlatego że tych dwóch zawodników gwarantuje, że ta walka będzie emocjonująca. Jakby się nie potoczyła, nawet jak Tomek będzie chciał walczyć punktatorsko i powinien tak zrobić, to podejrzewam, że Aureola nie pozwoli na to, żeby ta walka była nudna. Tomek tak samo, znając tego zawodnika, nie pozwoli na to. Także no, kibiców czekają, no, naprawdę emocje i mi się wydaje, że chciałbym i wierzę głęboko w to, że Tomek ma na tyle amunicji, bo ma, żeby wygrać tą walkę, ale boks jest tak nieprzewidywalnym sportem, że wszystko tu się może stać, bo to jest waga ciężka, daje 50 na 50, mówię, jak czasowa to aureola, jak punkty stawiam na Tomka.